Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online na PlayStation. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Co będziemy robić? Będziemy oczywiście zarabiać kupę hajsu. Poza odcinkami... O ty, biegnie do mnie tu jakiś... Ty, Boże, i patrz, jaki kurczę paker tutaj do mnie ciśnie. Zobacz go, zobacz, będzie atakował. Nie, uciekamy, bo zaraz wyciągnie wrzutnie rakiet i mi rozwali. Ale nie rozwali mnie tak szybko, bo mam fantastycznego Dukesa, o którym mówiłem na poprzednim odcinku, o którym się chwaliłem w zasadzie, bo... Wow! Jest teraz twoim partnerem. Ten ziomek? Czekaj, to tak nie miało być. Co to za typek? Przypadkowo mu wysłałem chyba zaproszenie. Nie wiem, kto to jest. Wow! Nie, no co ty? My z nimi nie możemy współpracować. Nie wiem, kto to jest, nie ufam im. Rozwalą mi moje super pojazdy. No a właśnie, zaczniemy sobie od sprzedaży pojazdów, samochodów, które sobie zgromadziłem w magazynie. Niestety, pełna sesja, także będzie grubo. Zobaczymy, czy uda się coś sprzedać za 200 tysięcy, no bo jeśli we dwóch będziemy sprzedawać stuningowane fury, to łącznie dostaniemy 200 tysięcy, a zarobimy 160 tysięcy, dlatego że no, musimy wydać 40 tysięcy na sam tuning samochodów. No ale chodźmy sobie. Także mój Dukes fantastyczny, a kupiłem sobie jeszcze Turismo R właśnie na tym koncie. I ogólnie nie zamierzam kupować jakoś tam dużo samochodów, te samochody mi wystarczą, a takie jakieś może specjalne sobie pokupuję, jak ta przenośna wyrzutnia rakiet, znaczy ta nie przenośna, tylko ta samobieżna wyrzutnia rakiet, ten Czernobog. On jest ciekawy, on ma te rakiety bardzo ciekawe, mam go na PC-cie i muszę wam powiedzieć, i robi wrażenie to, co on potrafi. No ale po kolei, teraz chodźmy sobie tutaj, czekajcie, muszę zaprosić ziomka, o dobra, już jest w środku. I sprawdźmy sobie, co my możemy tutaj sprzedać. Na pewno parę samochodów z klasy wysokiej jest, więc lecimy. Co do sprowadzania i robienia tych wszystkich paczek, to jeszcze sobie dzisiaj porobimy paczki związane z... O, sprzedamy tego dziada. Albo sprzedajmy te dwa klasyki. O, zobaczymy, czy jest jakaś kolekcja, ale wątpię. Nawet jakby była, to tych kolekcji jakoś tak nie... O, patrzcie, prawie to mam. Tych kolekcji jakoś tak niespecjalnie lubię sprzedawać, bo to bez sensu jest. I tutaj jak sprzedajesz wysokiej klasy cały czas, spoko jest, nie? No i 200 tysięcy powinno za to pójść. 40 tysięcy to jest koszt tuningu, więc szybko rachu ciachu i po strachu. Tuningujemy furkę, pyk i dostarczamy, znaczy próbujemy dostarczyć. Nie wiem, prawdopodobnie będą jakieś problemy, ale no kurde, nie wiadomo. Grille, tutaj sobie tak szybko pozmieniamy, tylko byle co. Sportowe jakieś felgi i gitara, i dobra, i gotowy, i fantastycznie tak sobie wygląda, zobacz, jaki motherfucker. W ogóle te wydechy z boku są fajne w tym samochodzie. Ogólnie jest sam samochód, ten tutaj Stirling GT, jest bardzo fajny, podoba mi się, chociaż no nie kupimy sobie go drugi raz, no bo raczej teraz wolę inwestować w specjalne pojazdy jak Kuruma, jak właśnie Dukes, jak nie wiem, jakaś Akula, która potrafi znikać z radaru w każdej chwili. To są fajne pojazdy i właśnie teraz takim moim głównym założeniem grania w GTA jest zbieranie na Akule, a później pewnie będą nowe update'y i pojawi się coś ciekawego, to również będę sobie na to zbierał i jest to fajna zabawa dla mnie. Tak średnio fajna zabawa jest wtedy, kiedy ktoś niszczy twój cenny ładunek zgromadzony przez wiele, wiele godzin. No ale to jest element GTA i może warto sobie zmienić przed sprzedażą jakąś tam większą sesję, żeby zminimalizować ryzyko straty tego wszystkiego. No a propos straty, to dawno niczego nie straciłem w GTA, więc może na tym odcinku wypadałoby coś sfailować i tak sobie jakiegoś gracza zbejtować, żeby mnie zaatakował, kurde. No ale na spokojnie, na razie sobie dostarczamy te dwie furki. Czekajcie, gdzie to było? Mamy 2 km, no to kawałek trzeba. Czasami wyskakuje, że musimy dostarczyć aż 8 km coś. Czasami, że tylko 4. No a tym razem jest tak umiarkowanie, nawet dosyć blisko, więc nie po... O nie! Nie powinno być problemu, no i straciłem. 2000, niecałe 2000, 1500 straciłem niecałe. Za to zderzenie, kurde. No trudno, zdarza się. No, ale właśnie, jeśli chodzi o sprzedaż, nie wiem, w dwójkę też opłaca się sprzedawać, chociaż czekajcie, ile wtedy, jak się sprzedaje w czwórkę, to ile się płaci za tunik? Chyba 80 tysięcy, nie? Więc chyba w czwórkę na raz bardziej opłaca się sprzedawać, no bo
Nie no, w sumie tak samo, no bo tutaj mam 40 tysięcy za dwa samochody. No to... to tam to samo wychodzi, czyli... Chodzi tylko ogólnie o to, że jak sprzedamy samochody, to będziemy musieli jakieś 26 minut czy 25 minut czekać na kolejną sprzedaż. Nie możemy sobie tak wszystkich naraz sprzedawać, no bo jak to Rockstar tak wszystko tutaj obliczył, wszystko tak pomyślał, żeby zarabianie w GTA zajmowało nam dużo czasu i żebyśmy nie zarabiali za dużo. Więc jeśli ktoś tam liczy sobie jaka... Nie wiem, jaka inwestycja się najbardziej opłaca, żeby zarabiać hajs, to ja wam powiem tak. Wszystko jest tak obliczone, żebyśmy właśnie robili to długi, długi czas, nie? Fajnie to tylko wygląda. Żebyśmy robili długi czas i żebyśmy jak najwięcej w GTA grali. I żeby nabijać ilość graczy podczas sesji w grze i tyle. Więc tak to wygląda, nie łudźcie się, że jest inaczej. Zrobimy sobie wyjątkowo łowcę głów, chyba że nie mogę, nie no mogę chyba. Łowca głów, ale zrobimy sobie Dukesem. Właśnie mi się pojawił. O kur... No to nie zrobimy sobie Dukesem, bo cele pojawiły się... No fajnie. To świetnie, że tu się cele pojawiły bardzo... What? Co tu się stało właśnie? Tu przyjechali jacyś inni gracze sprzedawać fury. Akurat w tym samym momencie co my i w to samo miejsce co my. What? Serio? Powinni się zaraz gdzieś tutaj pojawić w takim razie, bo mają teraz tak, zobaczcie, są. Ale beka. Ale są na niewidoku, nie? Więc... Postrzelają nas, strzelają. Gdzie mnie tu strzelasz, gościo? Gdzie mnie tu strzelasz, gościo? Cłaniaczko, ja mam Dukesa, nic mi nie zrobisz. Cyk. Cyk! Proszę bardzo, moi drodzy. Co myślisz, że jak jesteś na niewidoku, to cię nie widać? Człowieku. Dawaj go, kurde. Hihihihi. Dawaj go, dawaj, 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 dawaj. O, załatwił mnie. Dobrze przycelował w mojego Dukesa. Ale musimy wziąć ten, musimy i tak wziąć śmigłowiec. O nie, będą tu atakować, zobaczcie. Musimy i tak wziąć śmigłowiec i odlecieć i zabić cele. Typa, aż zginę. O, przeżyłem, dobra. Nie wiem, czy stąd odlecimy, bo kurczę, będą atakować. Będą engaging. A tutaj, jeśli chodzi o graczy na PlayStation, to jest tak, że... To jest tak, że oni zawsze engaging. Jakieś najmniejsze wyzwanie robisz, zadanie, misję, cokolwiek, to oni zawsze atakują. To jest fajne poniekąd, no nie? Bo zawsze jest jakaś akcja, ale z drugiej... O, shit, atakują mnie, zobaczcie. Zaraz poleci we mnie rakieta na bank. nawet nie musiała we mnie polecieć rakieta. Ja nie wiem, jak oni tak dobrze strzelają na tych padach ze snajperek i w ogóle. Naprawdę są dobrzy w te klocki. Czekaj, bo ja tutaj mam inną snajperkę. Gdzie on tam jest? On chyba gdzieś tu jest, nie? Łup! Ty! Nie mam amunicji! O nie, szybka amunicja. Boże, amunicja nie styl. Amunicja. Pop! Okej. Okay. Nie oberwał? A ty, uciekł, zobaczcie. Podchodzi na blisko. Jest chyba na niewidoku czy coś. Gdzie ten śmigłowiec ich? Co on mi tam namierza, kurde? Uciekają, zobaczcie. Dobra, nie gonimy ich, nie ma czasu. Bierzemy śmigłowiec, mam nadzieję, że śmigłowiec jeszcze jakoś żyje. I grzejemy rozwalać cele, dostaniemy za to jakieś 20-22 tysiące. Hopsu. Nie wiem, czy wystartuje, bo kurczę, tutaj mi się śmigła wtopiły w ten... w płotek. Także... Gazu. Ale się cieszę, że mam tego, buzarda. On jest taki... No nie, dawaj mi rakiety! Rakiety mi da! Shit! O, shit, już po nas! Dawaj mi rakiety, kuźwa, bo nas zestrzeli! Dawaj rakiety! Rakiety! Dawaj mi rakiety, kuźwa, bo nas zestrzeli! Shit, no już po nas. No, tak myślałem. No nic, no to teraz nie mogę wysłać buzarda, to musimy jechać... Co to jest? BMX-em? No, BMX-em musimy jechać zabić cele, kurde.
Kurde, jakoś odegrałem się. Zaatakowała mnie akula, ale dałem radę. Dobra, bierzemy tutaj ziomeczka. Dawaj, wsiadaj do fury i grzejemy stąd. Trąbię mu, trąbię, ale czy on wsiądzie? Nie wiem. Nie możemy z nimi walczyć, musimy uciekać i zniszczyć cele. Mamy 8 minut na to. Wsiadaj! Wsiadaj! O nie, śmigłowiec jedzie, leci z naprzeciwka. Kurde, nie zestrzelę go z wrzutni rakiet. Z naprzeciwka jest bardzo ciężko. Ale spróbujmy go jakoś wykiwać. Czekaj, gdzie on tutaj jest? Gdzie on tutaj jest? Zabijają się za... O, shit! Leci buzardzisko! Leci buzardzisko! I kurde, nie ruszymy się z tego miejsca! Jeszcze telefon miałem. Dobra, spróbujemy sobie ten... Ekwipunek, amunicja, rakieten. I Deluxo jeszcze przyjechało! O, shit! Siemanko, Deluxo! Siemanko! A może byś chciał rakietkę? Wiecie, że Deluxo to zawsze strzelisz, byle jak, i Deluxo od rakiety ginie. To jest minus Deluxo, o którym często właśnie wam mówiłem. A zaraz ja zginę od snajperki na bank, albo od jakiegoś minigana, albo innego dziadostwa. Bo oni dobrze strzelają, kurczę, to są jakieś koksy. No, nas jest tylko dwóch i jest czterech chyba. Więc no ciężko, ale mam taki plusik, że mogę sobie zamówić Deluxa, bo właśnie minął czas oczekiwania na kolejny pojazd. I jeśli mi się pojawi na czas i dążę do niego wsiąść. Się pojawi na czas. Jest, dobra, jest tutaj, no gazu, lucyk. Jeśli pojawi czas, to będziemy nim jeździć i on tam trochę rakiet wytrzyma. To powinno się O, shit, policjant odczerpił. Oni mnie nie gonią, cholera. Dawaj, gazu. O, dobra, nic nie zrobią. Wsiadaj, ziomal, i spierdzielamy stąd. Siadaj, bo stąd nie wyjedziemy nigdy. Uciekaj, bo zaraz rakiety polecą w nas. Dobra, grzejemy, rozwalać cele. Tylko teraz tak, oni mogą sobie wezwać Deluxo w każdej chwili. I Deluxo ma takie jakieś super rakietki, one są jakieś szybsze niż zwykłe rakiety. I jeśli... albo opresory jeszcze jak mają, to będzie już w ogóle przerąbane. Więc musimy szybko, jak najszybciej dojechać do jakiegoś celu, rozwalić go. I tyle, nie? W ogóle z ukrytą organizacji nie opłaca się włączać tutaj do tej misji, bo to jest taka misja typu... Okej, robimy sobie akcję, patrzcie, strzelają ze snajpy. Wow, i po naszym fantastycznym Deluxie, i teraz znowu będę musiał 16 godzin czekać, aż mi się zrespawnuje. A zobaczcie, jak dobrze strzelają, oni byli 16 km od nas. A potrafili nas ze snajpy zestrzelić, także trochę za wolno jechałem, nie udało się im uciec. No ja na tym koncie nie mam takich zaawansowanych broni, moją najmocniejszą bronią jest buzard. Więc tak średnio bym powiedział z tym wszystkim. A teraz nawet nie mogę go wezwać, bo jestem na widoku, oni mogą mnie tu cały czas w każdej chwili sprzątnąć, nie mam nawet gdzie się ukryć za bardzo. Chyba, że nie, czekajcie, oni są trochę daleko, spróbuję im uciec właśnie buzardem. Może jakoś to wyjdzie, ale podejrzewam, że mnie teraz snajpy pocisną, bo no tutaj jestem trochę na widoku, kurde. Ale w sumie też mogę być odrobinkę schowany za drzwami, więc... O, i poleciało, lecz, kuźwa! Mam nadzieję, że mnie nie strzeli z tej snajpy. O, się, dobra, już mnie coś tam postrzelali, bo mi się buzard dymi, ale... Może jeden cel uda się zgnoić. Nawet bez ten, z naprowadzaniem od razu, dobra, lecę kawałek dalej. Chyba się udało im zwiać, ale było blisko. No wiecie, no taki jest ten tryb, oni muszą nas powstrzymać, ich celem jest zniszczyć nas, a naszym celem jest zniszczyć cele, które mamy do zniszczenia, zlikwidować, to jest asasynacja. Lecimy jak najdalej od nich, a potem może uda się jeszcze zniszczyć te pozostałe cele. No minusem naszym jest to, że kurde, nie mamy jak się bronić, oni mają te snajpy, oni dobrze strzelają. Te snajpy z amunicją wybuchową dobrze strzelają, jak widzieliście, nawet z takiej dużej odległości, i w zasadzie zdziwiłem się, że udało mi się wystartować tym buzardem bez... No trochę tam problemy były, ale myślałem, że nie uda się wystartować i nas zniszczą zanim wystartuje. Okej, spróbujmy tutaj... Który to jest ten co... O, się, dobra, zrobione. Spaczko. Teraz tak, zobaczymy... O, mój buzard już się kończy. Musimy wylądować. To nie potrwa długo jego życie już. Więc ląduję, mogłem no twardo wylądować, żeby go zniszczyło. Już by się odliczał czas. Dobra, nara buzard. Ty się tam psuj. Ach, kurde, nie popsuł się. No już powinien się popsuć, no on już jest taki, ach, na wykończeniu. Ale znowu, kurde, jest ten moment, kiedy nie mam samochodu.
Chyba, że tutaj będzie właśnie jakiś samolot albo śmigłowiec, cokolwiek, co mi pozwoli się szybko przetransportować do celu. I wtedy... O, czekaj, jest śmigłowiec, a samolotu nie ma, jest policja niestety. No dobra, spróbujmy... O, jest samolocik, dobra. Tym samolocikiem szybko się przetransportujemy, może jeszcze jeden cel uda się zniszczyć, zostały niecałe 2 minuty. Niszczą tam mojego kolegę, ale słuchajcie, jest na... Okej. Tutaj jest śmigłowiec, dobra. Ten samolocik jest dosyć szybki, to jest jego zaleta. Musimy przelecieć przez górę i może jakimś sposobem uda się... Wiem, zrobimy kamikadze. No to jest najlepsze wyjście, jakie możemy zrobić. Kamikadze na samochód... Wow! Kamikadze na samochód, to powinno sprawić, że oni wyjdą z tego samochodu i wtedy możemy czymkolwiek zniszczyć bossa. Ale trzeba pamiętać, że ci ochroniarze naprawdę dobrze strzelają i potrafią zniszczyć gracza w kilka sekund. Jeśli uda się zniszczyć ten cel, to dostanę jakieś 15 tysięcy dolarów, także całkiem nieźle. Więcej chyba wydałem zresztą na wyrzutnie, na amunicję do wyrzutni rakiet, żeby powstrzymać tych... Leci na mnie Hydros! Mam przerąbane, bo nie mam samolotu, który posiada jakąkolwiek moc, żeby się przed nim bronić, więc jedynym moim wyjściem teraz jest przelecieć przez tą górę, cisnąć ostro w dół, jakoś się schować przed rakietami. Czekaj, gdzie ten Hydros jest? Leci, leci, dobra. To zdążę zrobić kamikadze, powinno się udać, znaczy... Zdążę, ale czy się udadzą kamikadze? Moja jedyna... O, się, tutaj są. Okej, to ich nie zatrzymało niestety. Może uda się poprawić to wyrzutnią rakiet. No dawaj, pojawia się, no PS4, co ty? Boże, kurde, 6 sekund zostało, masakra, uciekli nam. No i dupa, nie zrobimy misji. Zobaczymy, gdzie ten Hydros jest, czy leci na mnie? Nie, zawrócił. 2 Hydry, dajcie spokój, ja wychodzę z tej sesji, tu nic nie sprzedam, nic nie porobimy. Gdybym wiedział, że na takich gnoi trafię, to bym ich załatwił w momencie, kiedy podjeżdżaliby tymi samochodami na sprzedaż, koło nas akurat. No ale tak się nie spodziewałem, myślę, że to jakieś boty są czy coś, bo byli na niewidoku, organizację mieli włączoną tam na niewidoku. Kurde, ale emocje, ja pierdzielę. No, jeszcze za słaby jestem na tej konsoli, ale spokojnie, spokojnie. Dużo gram, dużo trenuję. Same hydry, zobaczcie. Hydry albo lasery latają sobie w powietrzu i fajnie, nie? I pilnują porządku, kurde. A nas dwóch takich, kurcze, leszczy, co nic nie mają, tylko wyrzutnie rakiet i buzardy. To jest nasza jedyna bronia, która mogłaby im teoretycznie zaszkodzić. Ale spokojnie, spokojnie, do wszystkiego dojdzie się małymi kroczkami. I w niedługim czasie coś tam jeszcze poradzimy na tych cwaniaczków. Kurde, ja tu znam sposoby, tylko jeszcze kwestia wyrobienia sobie skilla na padzie. Lecimy z koksem, sprzedajemy... Znaczy, musimy sprowadzić kolejne ładunki do mojego hangaru. Sprzedaliśmy 2 furki i w sumie... Trochę hajsu na to wpadło, zobaczcie. Teraz mam... już moje konto coraz lepiej wygląda, a dopiero co zrobiłem duże zakupy. Dopiero co kupiłem hangar właśnie. I dopiero co, w sumie tyle, bo nic więcej nie kupowałem takiego większego. No, kupiłem w sumie Turismo R, kupiłem sobie Chestera, ale go już sprzedałem. Stunigowałem go nawet na maksa, ale był zbyt wolny, jakoś mnie nie satysfakcjonował. Prawdę mówiąc, bardziej satysfakcjonuje mnie opancerzony Dukes, który jest, moim zdaniem, nawet szybszy od tego Chestera. Jakiś nawet zwrotniejszy, to jest muscle car, ale kurde, jest tak szybki, że no miażdży moim zdaniem tego Chestera, ale Chester za to fajniej wygląda. Znaczy no fajniej, nie fajnie, no tak sportowo po prostu. Kradniemy chemikalia. Znowu wszystko od nowa sprowadzać, ale ja to bardzo lubię. Są zawsze jakieś inne misje, znaczy inne, niektóre się oczywiście powtarzają z czasem, ale są ciekawe, fajnie się robi. Niektóre są tylko takie, które mi nie pasują, ale fajne jest to, że też możemy sobie potestować te pojazdy, na które mnie nie stać. I na przykład bardzo przekonałem się co do Molotoka. On ma tylko rakiety, co prawda, ale strzela dosyć szybko tymi rakietami. Ej, no jeszcze misja się nie odpaliła, nie wiem o co chodzi. Chyba jakieś lagi są, jakieś laksy. Właśnie, a propos laksów, jestem ciekawy, jak GTA 5 działa na Xboxie One X. Ponoć szybciej się ładuje niż na konsoli PS4. Także może być ciekawie. Ej, zobaczcie, nie załadowały mi się paczki, a wybrałem sobie, żeby misja się pojawiła. Musimy zatem jeszcze raz wejść do hangaru i wybrać misję z paczkami. No i... Nie, bo jest to wydarzenie online, ja myślę, że ono coś buguje. I nie chce się wystartować misja.
O, mamy jakąś akcję. Ktoś próbuje dostarczyć naczepę. Akurat mam anihilatora, więc wkraczamy do akcji, moi drodzy. Uwaga. Czekaj, patrz, co się dzieje. Anihilator ma naprawdę mocne minigany. Ale nie wiem, czy mi się uda go złapać. Jedzie naprawdę szybko, a tymi miniganami ciężko jest trafić, ale jedzie akurat w taki sposób, że nie powinno być mi aż tak super ciężko z tym trafianiem. Swoją drogą, fajna zabawa, bo zawsze ten bierze się śmigłowiec i wyrzucie rakiet i koniec, nie? A tutaj musimy... Znaczy ja mam mu tą niby przyczepę, naczepę zabrać. Nie wiem, czy w ogóle mogę ją zniszczyć. Dobra, skręca. Gdzie on musi jechać? Nie wiem, ale jest pogoń. Zobaczcie. Gonimy go. Może by mu tak ciężarówkę zniszczyć bardziej. Ten ciągnik. O, shit! Ale by się rozbił. Ale dobrze go tam cisnę. Nawet całkiem celuje. Chciałbym sobie na widok z kokpitu. Ale podejrzewam, że wtedy ciężko było mi, by mi manewrować tym śmigłowcem. Chodź, cwaniaczku. Ty, no nie zniszczę go, jest jakiś nieśmiertelny, nie? Ale szybko jedzie. Będziemy się tak strzelać. Shit, palma! Mało brakowało. Strzelaj! Ej, no on jest jakiś niezniszczalny, ta przyczepa, naczepa. Jest jakaś uzbrojona, turbo uzbrojenie ma czy coś. Zobacz. No nie da rady jej rozwalić. Czy w tej misji ona jest w ogóle zniszczalna? Zaczynam się zastanawiać. Ole, pruje szybko koleś. Ona jest chyba niezniszczalna. Ja mogę do niej strzelać i to nie robi żadnego na niej wrażenia. Dobrze ciśnie. Muszę w takim razie spróbować zniszczyć ciągnik. Bo przyczepa jest, naczepa jest całkowicie pancerna chyba w tym momencie. Co on robi? Prawie bym go... Tak, ciągnik, dokładnie. Bardziej ciągnik próbować. O, i teraz na moście. Będę dobrze ustawiony chyba. Gdzie on skręca? Nie skręca, okej. Ciśnij. Jakbym miał akulę, to by fajniej poszło. Okej, ucieknij mi teraz. Shit, tutaj jakieś samoloty. Będą mnie atakować? Ja uciekam do tunelu. Musimy się schować, bo tu samoloty są. Oś! Świetnie! Ja pierdzielę, tutaj jakieś ten... Lasery, nie lasery latają. Jak ja mam gonić tą ciężarówkę? Patrz! Nienamierzalna jest niestety. Jakże trzeba strzelać bez namierzania, ale te lasery pa... Nie, to są hydry! Ja pier... Ej, ona jest... Chyba jest niezniszczalna, czy coś. Ja, dziękuję, co tu się dzieje? Dobra, ja pomagam temu. Transportującemu. Łap! Dostarczył, pierdzielony! Ile ja w niego prułem tam? Nie wiem. Nie wiem, ale dużo. Kurde, próbowałem odpalić ogólnie misję. Zrestartowałem grę na konsoli i jakoś tak ciężko było. Z uruchomieniem misji w hangarze. Także to już sobie porobimy w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.